DJI Neo. Ten sprzęt waży zaledwie 135 gramów, ale potrafi sporo. Może nas śledzić autonomicznie, możemy nim latać za pomocą aplikacji, klasycznie za pomocą kontrolera, a nawet możemy go połączyć z goglami FPV i latać w trybie manualnym. Krótko mówiąc, mały, ale wariat. Ale czy na pewno warto się nim interesować? Na to pytanie sobie dzisiaj odpowiemy. Na początek powiem jedno. Testuję tego drona od kilku tygodni i zdecydowanie nie żałuję, że go mam. Jest to obecnie stały element wyposażenia mojego plecaka, choć ma pewne minusy. W sumie to jeden, ale po kolei. W pierwszej kolejności cena. I tutaj jest bardzo dobrze. Już po premierze ten dron kosztował niecałego tysiaka w wersji Golas, czyli sam dron, jedna bateria, przewód do ładowania i tyle. Obecnie sam dron kosztuje jeszcze mniej, ponieważ cena spadła do 919 zł, co jest naprawdę dobrym dealem. Możemy też kupić wersję Fly More Combo, czyli taką, którą ja już posiadam. Mamy wtedy drona, kontroler w zestawie, hub do ładowania, 3 baterii oraz właśnie 3 baterie w zestawie. Dostajemy jeszcze śmigła zapasowe, przewód do ładowania, naklejki, papierologię, już klasyka. I taki zestaw obecnie będzie nas kosztował 1649 zł, co uważam, że dalej jest świetną ofertą. No bo ten dron ma być na początek. Więc jeśli chcemy zobaczyć, czy taka zabawa nam się w ogóle spodoba, to lepiej na początku wydać jak najmniej na w miarę dobry sprzęt, a jeśli złapiemy bakcyla, to wtedy zastanawiać się nad lepszym, droższym sprzętem. Jeśli chodzi o to, który zestaw wybrać, czy Golasa, czy Fly More Combo, ja zawsze w każdym moim filmie o dronach DJI powtarzam, że jeśli jest możliwość kupienia zestawu Fly More Combo, to wybierać Fly More Combo, bo mamy więcej baterii i więcej akcesoriów za w sumie mniej kasy, niż jakbyśmy kupowali każdy element osobno. No dobra, ale teraz trochę o konstrukcji samego drona. 135 gramów, tak jak wspomniałem, więc niewiele. Mamy certyfikat C0. Dron posiada osłonki, które możemy sobie zdejmować. I co do zdejmowania tych osłonek? Jeśli latacie wewnątrz, jeśli latacie w jakimś zalesionym miejscu, w parku, w lesie, gdzieś, gdzie ten dron może uderzyć w jakieś przeszkody, to jak najbardziej te osłonki warto sobie trzymać, warto sobie je zakładać. Natomiast jeśli latacie w bardziej otwartej przestrzeni, ale jest mocniejszy wiatr, to warto te dodatkowe osłonki zdjąć, ponieważ one powodują, że jeśli dron ma je założone, to jest bardziej podatny na podmuchy wiatru. Jeśli chodzi o kamerę, to podobnie jak w Avata, czyli dronie FPV, mamy zamontowaną na przodzie na jednoosiowym gimbalu. I nieprawdą jest tak, jak niektórzy mówią, że on nie stabilizuje i służy tylko do ustawiania kąta patrzenia kamery. Ten gimbal działa w jednej osi, natomiast każda kolejna oś kamery jest stabilizowana przez autorski system DJI Rocksteady. No i na dronie mamy jeszcze 2 przyciski oraz wyświetlacz. Można tak to powiedzieć, że to wyświetlacz. Bardziej wskaźnik trybów lotu. Mamy włącznik, czyli włączamy tak jak klasycznie, włączamy drony przez przyciśnięcie oraz przyciśnięcie i przytrzymanie drona. No właśnie, usłyszymy wtedy taki dźwięk. A następnie mamy diody, które wskazują nam tryb, w którym lata dron, poziom naładowania akumulatora. Drugim przyciskiem tyłu góry wybieramy sobie tryby lotu. Drony, circle, rocket, spotlight. I tak dalej, i tak dalej. O tym powiem za chwilę. Co do kamery, no to szału nie ma, ale też nie jest źle. Filmy możemy nagrywać w 4K, w 30 klatkach, natomiast Full HD możemy nagrywać filmy w 30, 50 lub 60 klatkach. Zdjęcia JPG nie zrobimy niestety RAW-ów, czyli tych surowych zdjęć, i zdjęcia mają rozdzielczość 12 megapikseli, więc przy dobrym oświetleniu wcale nie wyglądają źle. Co do tej stabilizacji? No to właśnie. Mamy tutaj stabilizację jednoosiową kamery, więc jeśli dron się kołysze w taki sposób, zresztą czekajcie, pokażę wam. Widzicie, ruszam dronem, a kamera dalej jest w tej samej pozycji, więc faktycznie ten gimbal stabilizuje kamerę w jednej osi. Co do innych osi ruchu, czyli na boki, w taki sposób, no to tutaj pomaga stabilizacja Rocksteady, którą znamy z poprzednich dronów, z Avata 2, z kamer Osmo Action, i daje sobie radę. Oczywiście, jak w każdej kamerze, która korzysta z cyfrowej stabilizacji obrazu, potrzebujemy dużo światła, aby ten obrazek wyglądał przyzwoicie. I tutaj nie mam się do czego przyczepić. Zresztą zobaczcie, testowałem tego drona na naprawdę mocnym wietrze. I mimo tego, że co chwilę na telefonie wyskakiwał mi komunikat, że jest bardzo mocny wiatr, że dron ma problem z tym, żeby wrócić do domu, obrazek z kamery wygląda całkiem przyzwoicie.
ale jeśli będziemy chcieli nagrywać już wieczorem, to te nagrania będą dosyć średnie. No dobra, teraz przechodzimy do największego feature'u, do największej zalety tego drona, czyli do sterowania. To jedyny dron od DJI, którym możemy sterować na 6 sposobów. Pierwszy to nie do końca sterowanie, po prostu tryb autonomiczny, w którym uruchamiamy drona, wybieramy tryb, w którym on ma nas albo śledzić, albo ma zrobić któryś z quick shotów, czyli rocket, odlot. Mamy zresztą 8 takich trybów. Tym przyciskiem na przodzie możemy sobie wybrać Active Track, czyli aktywne śledzenie. Będziemy się przemieszczać do przodu, dron będzie leciał za nami i będzie nas śledził. Niestety Active Track, nawet uruchomione z pilota i przez aplikację, nie będzie działało przy śledzeniu innych rzeczy. Na przykład nie można zaznaczyć sobie auta i śledzić auto. Jest przeznaczony tylko i wyłącznie do śledzenia sylwetek ludzi. Kolejnym jest Droney, czyli odlot. Mamy też Circle, czyli oblot dookoła. Jest też Rocket, Spotlight. Spotlight to fajny tryb, w którym uruchamiamy sobie drona, odpalamy go i on będzie wisiał w miejscu i będzie nas śledził, więc możemy sobie chodzić dookoła, a on nas cały czas śledzi. I to o dziwo działa również z pojazdami. Mamy też tutaj 6 tryb na dronie, który możemy sobie zmienić w aplikacji. I możemy sobie wybrać Direction Track, czyli śledzenie nas od przodu. Po ostatniej aktualizacji działa to dosyć fajnie. Nawet jeśli zmienimy kierunek marszu z tej strony w tą, to dron bardzo szybko przeleci przed nas i będzie znowu od przodu nas śledził. Do tego możemy sobie jeszcze wybrać Helix oraz Boomerang. Helix to jest taki bardzo fajny tryb, w którym dron robi śrubę i odlatuje na dalszą odległość, wyłaniając większy plan. Natomiast Boomerang, no to jak bumerang sobie odleci i później wróci. Najlepsze moim zdaniem w tych trybach jest to, że nie potrzebujemy pilota, więc jeśli chcemy szybko uchwycić jakieś ujęcie, gdy jedziemy na deskorolce, na rowerze, na snowboardzie, albo gdy nawet spacerujemy, po prostu odpalamy drona, kładziemy go na ręce, wybieramy tryb, przytrzymujemy przycisk przez 3 sekundy, on wychwyci naszą twarz, startuje, robi nagranie, od razu rozpoczynając ten tryb, w którym go ustawiliśmy i później podlatuje przed nas, wystawiamy rękę pod niego, on wykrywa i ląduje. Te tryby lotu możemy wybierać również w aplikacji na telefon. Odpalamy aplikację DJI Fly, telefon następnie łączymy z dronem i już mamy podgląd z kamery oraz możemy sterować dronem. Po połączeniu wybieramy sobie tryb, w którym chcemy, aby dron wystartował i nas nagrał. I tyle. W aplikacji możemy sobie również zmienić parametry każdego trybu. Jeśli chodzi o śledzenie, możemy sobie zmienić wysokość albo odległość, w jakiej dron ma nas śledzić. Wszystko sobie możemy zmienić w aplikacji, tak samo jak możemy sobie zdefiniować ten 6 tryb tutaj na dronie. No i właśnie, drugim trybem sterowania jest aplikacja, ponieważ oprócz wyboru automatycznego trybu, możemy też latać manualnie. Wystarczy włączyć ten tryb manualny na telefonie w aplikacji, pojawi nam się cały panel sterowania dronem, wirtualny kontroler i już. Kolejną opcją sterowania tym dronem to znowu jest połączona trochę z aplikacją, a mianowicie sterowanie głosem. Po odpaleniu aplikacji możemy wypowiadać komendy głosowe i na przykład możemy powiedzieć hey, fly, Droney i on zrobi wtedy ten efekt Droney albo Circle. Hey, fly. Circle. No i z takich łatwiejszych trybów latania to tyle. Kolejne wymagają dodatkowych akcesoriów. No i w zestawie Fly More Combo mamy kontroler, który łączy się z tym dronem. Podłączamy telefon i latamy tak jak każdym innym dronem od DJI. Dobra, nie każdym, ale wiecie o co mi chodzi. Mamy podgląd na pełnym ekranie telefonu, a dronem sterujemy za pomocą drążków. Tam też możemy sobie wybrać na przykład tryb śledzenia, zaznaczając dany obiekt. No i właśnie tak testowałem, czy śledzenie działa z autem. Okazuje się, że nie. Przez to, że ten dron ma latać autonomicznie, on bardzo szybko łapie fiksa, jeśli chodzi o satelity i pozycjonowanie. Ma oczywiście pozycjonowanie też u dołu, czyli czujniki wysokości, czujniki zbliżeniowe oraz kamerę, która kontroluje powierzchnię, nad którą się dron znajduje, więc nawet w pomieszczeniach bardzo dobrze radzi sobie, przy dobrym oświetleniu, bardzo dobrze radzi sobie ze śledzeniem, ale ten dron przez to, że ma tą lokalizację, GPS i tak dalej, to normalnie możemy wywoływać u niego powrót do domu. W sensie jak latamy na klasycznym kontrolerze, to przyciskamy przycisk Return to Home albo robimy to w aplikacji na telefonie i dron sam sobie wróci nad pozycję, z której startował
i wyląduje. Tak samo jeśli nam się urwie zasięg, rozładuje kontroler lub stracimy w ogóle jakieś połączenie, to dron bezpiecznie sobie wróci do domu. Kolejny sposób sterowania to Motion RC, czyli coś, co możecie kojarzyć z mojego poprzedniego filmu o Avacie 2. Jest to joystick, który pozwala sterować dronem za pomocą przechylania go w odpowiednim kierunku i właśnie w taki sposób możemy sterować tym dronem. Możemy też połączyć się z goglami FPV, z Remote RC i możemy nim latać tak, jakbyśmy latali Avatą 2 czy jakimś innym dronem FPV. Co do sposobów sterowania, to już wiecie, jeśli chodzi o nagrywanie, mamy tutaj niestety wbudowaną pamięć. Nie możemy jej sobie zwiększyć za pomocą karty microSD, co jest trochę minusem, bo tak jak ja nagrywam, to żeby teraz zgrać wszystkie materiały, to albo muszę to robić na telefon, albo muszę podłączać kabel USB-C do komputera i sobie szybko zgrywam, no ale mimo wszystko nie jest to karta, tylko cały dron. 22 giga pamięci wbudowanej w 4K, starczy nam to podobno na 40 minut nagrań. Jeśli chcemy mieć tego drona typowo jako dron do takich właśnie nagrań szybkich, krótkich, gdzie uruchomimy go w trybie autonomicznym, on się przeleci, nagra i wraca, no to to jest mnóstwo takich nagrań. To co powiedziałem też wcześniej, warto sobie kupić zestaw Flymore Combo, który ma więcej baterii, bo niestety nie starczają one na zbyt długo. Producent deklaruje 18 minut lotu. Realnie wiemy, że jest to sporo mniej, zwłaszcza w tak małym dronie. Jest to około 14 minut przy dobrych wiatrach. No, w sensie jak tego wiatru nie ma. Bo jeśli mamy wiatr i ten dron musi walczyć sporo z podmuchami, no to to będzie bardziej około 10 minut lotu. No dobra, i teraz największy minus, jakość nagrań. Nie jest ona wybitna. Nie jest też rzeczywiście zła, bo 4K już wygląda lepiej. Ale największym minusem, i to jest minus dla mnie, jest brak możliwości nagrywania filmów w 4K w 25 klatkach. Podsumowując, to dla kogo jest ten dron? Na pewno będzie to świetne rozwiązanie i świetna opcja dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z dronami i chcą mieć fajną zabawkę, którą można polatać, nagrać fajne ujęcia ze spacerów, z wyjazdów wakacyjnych, tak po prostu. Należy jednak pamiętać, że to nie jest dron tak jak DJI Mini 2, Mini 3 czy Mini 4 Pro, który ma kamerę na trzyosiowym gimbalu. Jest to kamera na jednoosiowym gimbalu, więc te nagrania będą ładne tylko i wyłącznie przy w miarę dobrych warunkach oświetleniowych. Jeśli będzie trochę gorzej, no to sobie już nie ponagrywamy. Wieczorem nie zrobimy ładnych nagrań gdzieś tam z miasta. Natomiast, tak jak wspomniałem, do zabawy fenomenalny. Więc jeśli zaczynacie przygodę z dronami, albo chcecie kupić dziecku jako pierwszego drona, to to jest całkiem sensowny i dosyć bezpieczny dron. Jeśli natomiast chcecie uzyskać bardziej takie filmowe ujęcia, stabilne, powolne, ładne, no to zdecydowanie nie jest to dron dla Was. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym dronie oraz czy Waszym zdaniem jego cena jest poprawna. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie i do następnego!